Lucjan Babczyk. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam na moim kanale. Dzisiaj będzie trochę o zdjęciach. Zapewne każdy, udając się na filmowanie, zabiera z sobą aparat. Ja robię tak samo. A więc dzisiaj pokażę Wam trochę moich zdjęć. Ludzi na pokoju, ludzi na domka. 7 łódek wypływa i nikt nic nie łowi, no to ludzie, no to kurwa, no ktoś by gdzieś coś trafił, tak? Pojedyncze brania, chłopy z nim od Wrocławia od rana, od deki do deki, kurwa, siedzą na wodzie, żeby... Jak widać, deszczyk delikatnie pada sobie równo, a my przygotowujemy się do zamknięcia sezonu spinningowego w Turach. Wiatr kręci, kurczę, raz z zachodu, raz z południa.
czujnik, że dwa razy jak się obwinia, to w szczególności jak się przestawia łódkę, no bo jak się równo napływa, no to tam ciało, tak? Mhm. Jest tego trochę na wodzie. Kurwa, ryba biała to by było dzisiaj przy takiej pogodzie 40 wody. Mhm. Co my tu widzimy? Siedem metrów jest. W Polsce GPS tak trzyma na 5 do 10 metrów. W ogóle nie łapiesz na boczny drog? Nawet jak mnie zawody zmuszają do tego, to trzyma. No. Trzy sandałki. Następny. Niesamowite. Teraz będzie coś. Nie, no to nie podlega dyskusji. To jest pomysł niesamowity. Albo chcę mieć świeżą rybkę, wiesz, przywali ją do dna i patrzy, czy odpłynie, czy nie. Stoi, to trupów nie będę zbierał. Ile masz gramów na główce? Ile? Wow. Muszę założyć ze 20, też ja mam małe. Dycha. 15. Zobacz, nikt nie chce zmienić miejsca. Wszyscy uparli się tutaj. Wczoraj tutaj jakieś sandałki popadały. Wiesz, ja tak patrzę z 10, 15, 20 lat do tyłu. No to kiedyś trzy sandacze złapać, takie byki. No to z wojskowym takim wypływałem. Tam za relaksem, po kolacji. Bach, bach, 3 godziny, 3 sandacze. I to takie po byku. No i były te ryby, cały czas były, a teraz jest coraz mniej, coraz mniej. Tak, ale nie było 400 łódek na nie. No też prawda. Jeden, dwa silnika, reszta musiała wiosłować. Co oni obłowili? Nic. Teraz przejedzie silnikiem tam. Echo sonda. Pfe. Nie do końca. 400 łódek kształtuje w życiu trafiło 1 czerwca jednego sandacza. To ile poszło, gdzie będzie? 400? Ja mówię 400 łódek na jedną łódkę, jedną. Zapisane. A dwóch wędkarzy jest na ogół. To już masz 800? Tak, na bank pierwszego 1000 sandaczy. No, 1000 ja, tak, 1000 poszło. Drugie 1000. A trzeciego już nie jest na pewno. No ale wiesz, mówimy, że 100 tysięcy zarybienie, nie? No to co to 1000? To nic. No ale z tego przeżywa ile tam procent? 2, 3? 3% ze 100 tysięcy. No to
To jest ile? 30 tysięcy? 30 tysięcy ryb. Sandaczy. Fajnie odbija, tylko cyk. Cyk. No, tu jest przeorane dobrze, nie? Weź przez tam tu. Jabada. Ja tu mam na szczupaka jeszcze Savage Gear 2,75. Pogadamy, zmieniamy pozycję, bo rybek nie ma. Widać coś? Korzeń. O, tu wyszły. Nie? Sześć metra. No, tu też. Szansa jest. Z bliska zobaczymy, jakie są duże. No to do dzieła. No, namierzyć się proszę. Kamera włączona, teraz powinna być ryba. A nie, to robimy przerwę śniadaniową. Coś takiego, gdzie te sandały? Taka piękna pogoda. Ameryka na ryby. Na sandaczy. Przerwa śniadaniowa. Łapiemy od godziny, o której, Wojtek, od 8, nie? Po 8.15. Teraz jest 10.32. A teraz opowiem trochę o zdjęciach. Od wielu lat przez Opole przejeżdża Tour de Pologne. Parę lat temu, konkretnie w roku 2012, zrobiłem kilka ciekawych zdjęć, za które otrzymałem nagrodę Gazety Wyborczej. Taką czerwoną torbę z szarymi naszywkami z napisem Gazeta Wyborcza. Co roku przyglądam się wyścigowi i nagrywam. I w tym roku też nagrałem parę scen i parę zdjęć.